Dzisiaj w Święciechowie odbyły się podchody taneczne. Grupa młodzieży zorganizowała przejście przez Święciechowe w stylu tanecznym. Na każdej ze stacji uczono tańca. Były to Polki, Polonez, Krakowiak, walc angielski, ale też taniec disco. Nazywam się Izabela Karpowicz, mam 14 lat i jestem z Święciechowy. Koło godziny 17 zaczęliśmy wypuszczać osoby właśnie z tego miejsca i dostawały one mapki. Na mapkach były zaznaczone punkty, do których musieli chodzić. Od punktu do punktu. Trasa była wcześniej wyznaczona i osoby chodziły po dwie pary. Na poszczególnych stacjach uczyły się różnych polskich tańcy. Znaczy, nie tyle polskich, co tańczonych w Polsce. Zarówno tych ludowych, jak i tych tanecznych, takich disco i w tym rzeczy. Dzień dobry, jestem Igor Nowak, jestem ze Święciechowy. Chcę działać społecznie, ponieważ bardzo lubię pomagać ludziom. Należę do młodzieżowej drużyny pożarniczej. Cieszymy się, ponieważ w dniu dzisiejszym dopisała nam bardzo piękna pogoda. Wszyscy się zintegrowaliśmy po dosyć długim czasie i ciężkim, ponieważ wystąpiła pandemia, która dla nikogo raczej nie była miła. Inicjatywa dała mi możliwość jakby integracji z rówieśnikami. Sądzę, że pozwoliła mi zintegrować się z moimi rówieśnikami i osobami też trochę starszymi. Pokazała, jak powinno się ją organizować. I to jest naprawdę fajne przeżycie. Skąd pomysł? Podchody, bo na początku miało być to zwykła gra plenerowa. A taneczne dlatego, że należy do ZPIT Marynia i stąd się wziął ten cały pomysł. Razem z jej jakby uczestnikami, osobami, które też należą do tego związku, tego zespołu, stwierdziliśmy, że to będzie coś, co przeżyjemy razem i będziemy się cieszyć. No, na koniec, po odebraniu wszystkich karteczek, zbieramy się znowu tu i smażymy kiełbaski.